Mija 139 lat od wybudowania galicyjskiej kolei transwersalnej z Chabówki do Nowego Sącza. Cała inwestycja, trzeba przypomnieć, została sfinansowana przez państwa austriackie. Kosztowała 35 milionów guldenów. I choć była budowana z myślą głównie o wojsku, bo miała ona strategiczne znaczenie militarne, to jak się później okazało, otworzyła nasz region na świat. Wybudowano nie tylko linie kolejowe, ale liczne wiadukty, mosty z pełną infrastrukturą, dworce, przystanki kolejowe, ale również budynki mieszkalne dla pracowników kolei, których musiano ściągać z całej Galicji. Po wiekowej kolei ślad powoli mija, a to za sprawą projektu Kraków-Podłęże-Piekiełko. Otworzy się świat transportowy, bo ta część, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o transport kolejowy, jest wyłączona, bo poza pociągami retro tutaj nie jeździ żaden transport i warto do tego wrócić. Pierwszy etap tej inwestycji rozpoczął się w tym roku. Najbardziej widoczny efekt tych prac widać na odcinku od Chabówki do Rabki Zarytego. Torowisko, po którym jeszcze do przełomu wieku regularnie jeździły pociągi, znika również na terenie powiatu limanowskiego. Tory zostały rozebrane także w Rabie Wyżnej i częściowo w Mszanie Dolnej. Zakończenie prac na całym odcinku popularnej 104 ma zakończyć się w 2020 roku. Nie wiadomo, jak będzie prowadzony drugi etap prac, czyli budowa zupełnie nowego połączenia z Podłęża przez Szczyżyc do Mszany Dolnej i czy przede wszystkim znajdą się środki na ten cel.